Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was po dłuższej przerwie na live'ie. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku z głosem, z obrazem, bo w sumie dawno tego nie sprawdzałem, to znaczy nie konfigurowałem, więc mogłem coś zepsuć, ale powinno być w porządku. Także teraz myślę, że poczekamy sobie z minutkę na wszystkich, którzy dostają teraz powiadomienia. Tu też dostaję sygnały z czatu, że jest wszystko ok, także fantastycznie. I od razu mówię dla tych, którzy już oglądają, że zapis będzie, że jeżeli tutaj się nie wydarzy jakaś straszna rzecz albo jakaś strasznie dziwna rzecz w trakcie streama, to jak najbardziej ten zapis będzie dostępny, więc bez obaw będzie można sobie do niego wrócić. Chociaż myślę, że ten stream też nie potrwa aż tak długo, że będzie tutaj wymagana jakaś bardzo, że wysiedzenie będzie bardzo trudne. Dobra, widzę, że się powoli już zbierają osoby. Widzę też, że się pojawiają pierwsze łapki w górę. Więc oczywiście dla wszystkich, którzy są na żywo i dla wszystkich oglądających, przypominam, że jest mi zawsze bardzo miło, kiedy zostawiacie łapkę w górę pod filmem i subskrybujecie mój kanał, jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze tego nie robiliście. Zachęcam też tych, którzy są na żywo, żeby na czacie pisać, bo myślę, że już po tej formie, już po temacie, który sobie tutaj omówimy, przejdziemy sobie do czatu. Będę patrzył, co tam pytaliście, co tam rozmawialiście, także jak najbardziej możemy sobie później zrobić takie Q&A, chociaż oczywiście będę cały czas na bieżąco kontrolował czat, no bo tutaj też nie ma takiej bardzo formalnej formy. Nawet jak widzicie, nie mam tutaj na ekranie żadnej agendy. Więc myślę, że sobie to zrobimy w takiej trochę luźniejszej formie. I też w sumie trochę nawiążę do tego, co było przy okazji poprzedniego raportu, który omawiałem, bo tam się pojawiły głosy, jak najbardziej słuszne, jak najbardziej zasadne, że śmieszkowałem z niektórych tematów. Taką formę przyjąłem. Wiem, że to też nie jest dla wszystkich forma, która może się podobać, ale myślę, że osoby, które są tutaj, które oglądają, raczej to akceptują. Także uprzedzam, że może się pojawić tutaj jakieś delikatne żartowanie z pewnych tematów, głównie z języków programowania. Nigdy nie śmiejemy się z osób, nigdy nie śmiejemy się z konkretnych instytucji. No chyba, że to są bardzo często powtarzane firmy w różnych memach, ale śmiejemy się ewentualnie właśnie z języków programowania, technologii i trendów. Dobra, bo wyście tutaj się zebrali w konkretnym celu, a ja gadam i gadam, nic na ekranie się nie dzieje, więc myślę, że możemy już powoli przechodzić do tematu, czyli do raportu od NoFluff Jobs. Także tutaj wszystkie oczywiście zasługi idą do autorów tego dokumentu. Tych autorów można sobie zobaczyć na samym końcu. Więc od razu myślę, że możemy sobie ich wyświetlić, żeby tutaj no każdy mógł się zapoznać, kto przygotował ten raport. No, jakby dobra robota, więc jak najbardziej chętnie się tym podzielimy. Pierwsza sprawa jest taka, że na pewno nie będziemy przechodzić totalnie przez każdą stronę, bo tutaj też są na przykład takie strony jak ta, no poza spisem treści, no nie? Ale są tutaj jakieś omówienia. Raczej mnie interesują, to już tak zdradzę na początku, raczej mnie interesują tabelki i wykresy. To się bardzo fajnie omawia, tam jest mało treści, tak? Znaczy w sensie mało tekstu do przeczytania, to się fajnie omawia, więc raczej się skupimy na tym elemencie. Jeżeli ktoś chce ten raport przeczytać, to on jest dostępny po, no, zwyczajnie zapisanie się do newslettera No Fluff Jobs, więc myślę, że każdy zainteresowany sobie taki raport pobierze, dlatego też nie chciałem dawać linku, bo pewnie w tym linku gdzieś tam jest zaszyte, jaki dokładnie adres e-mail to wysłał, a też no, nie chcę, wiecie, robić czegoś takiego, że tutaj sobie w 15, 20 czy 100 osób razem omówimy jakiś raport i udostępnię Wam z jednego zapisu po prostu wszystkim ten dokument, więc już bądźmy fair, że ktoś to przygotował. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej
Zapraszam do pobierania. Myślę, że gdzieś w komentarzu uda mi się wrzucić link, pod którym dokładnie można znaleźć ten raport, jeżeli go znajdę, bo ja go wziąłem po prostu z maila. Dobra, ale koniec tego bezsensownego gadania. Przechodźmy do tematu, czyli rynek pracy IT w Polsce w 2023 roku. Całkiem szybko mi się udało to podsumować, bo mamy 17 stycznia, więc myślę, że całkiem dobre tempo podsumowywania, raportowania tego poprzedniego roku. Więc fajnie, bo możemy sobie szybko pewne trendy zweryfikować. Ja się z tym raportem tak wstępnie zapoznałem i przejrzałem go, przejrzałem pewne najważniejsze dla nas elementy. I stąd też może taki clickbaitowy tutaj tytuł czy miniaturka, które no, takie do końca clickbaitowe nie są. To znaczy są elementy, do których one jak najbardziej pasują, więc to też nie jest tak, że totalnie teraz się okaże, że to jest najlepszy rok dla IT i ja tylko tak na przekór wrzucałem takie tytuły. Są pewne elementy, na które jak najbardziej pasują do tego, co w tytule się znajduje. Więc taki to jest clickbaitik tylko w 50%. Ok, no to lećmy sobie po kolei. Tutaj jest tytuł, spis treści. Co? Dobra, zobaczmy, co będzie. Co będziemy omawiać, czyli trendy w IT, dostępność ofert pracy, wynagrodzenia, czyli myślę, że ważna dla nas wszystkich tutaj informacja. W sumie to dostępność ofert pracy to równie ważna informacja, albo nawet ważniejsza. Lokalizacje i benefity, czy udogodnienia też tak na sam koniec będzie jako bardziej ciekawostka, ale myślę, że też fajne rzeczy tam się znajdą. Właśnie tych ostatnich części za bardzo nie miałem okazji przeczytać, to znaczy po prostu nie zdążyłem, więc też będzie dla mnie to zaskoczenie. Tutaj osoby z NoFlap Jobs się wypowiadają. Pewnie fajnie podsumowały to, o czym mówimy, ale to zostawmy sobie na później. Nas tu interesują tabelki, wykresy i mocne hasła. Więc trendy w IT. Pierwszy element to jest coś, co w styczniu bardzo dobrze się może klikać. I mamy pierwszy slajdzik, który tutaj ma tytuł, że kryzys, wstrzymanie projektów i więcej kandydatów niż ofert. Tak naprawdę na ten wykres właściwie trochę nie patrzmy, nie? Bo tutaj dla tych obeznanych w temacie robienia wykresów to już pewnie wiecie, jaki jest problem z tym wykresem. Bardzo poważny. A dla tych, co nie wiedzą, to podpowiem, że ten wykres nie ma żadnej skali. Więc nie wiadomo, czy to jest czy to jest na przykład jedna aplikacja, tu są cztery aplikacje maksymalnie, czy to jest na przykład 10 tysięcy aplikacji, a tu jest 100 tysięcy aplikacji, tak? Nie wiadomo, jaka jest skala, nie wiadomo, czy to jest od zera, czy od jednego, czy rośnie o 1, czy o 10, czy o 1000, tak? Czy w ogóle jakoś wykładniczo. No, jest to po prostu jakoś tam, traktujmy to jako formę grafiki. I... O, tu jest bardzo fajne zdanie na początek, że ten żart o programistach, którzy opowiadają o szukaniu pracy jako najgorszych 15 minutach ich życia, się bardzo źle zestarzał, bo faktycznie cały ten raport można podsumować w ten sposób, że ogólnie rynek IT w 2023 roku to było no wręcz przeciwieństwo tego żartu. Także tutaj jest ciężko, ale jeszcze do dokładnych danych sobie przejdziemy. W każdym razie tutaj jest przede wszystkim stwierdzone, że no więcej osób teraz siedzi na ławeczce i tu mogę potwierdzić nawet z naszej pracy, że z naszej firmy, że takie osoby faktycznie się pojawiają. Też od znajomych, którzy pracują w innych firmach, wiem, że takie osoby się pojawiają. Także raczej teraz firmy faktycznie, jeżeli już potrzebują kogoś, to po prostu biorą kogoś z tak zwanej ławeczki, niż szukają na zewnątrz. Stąd też pewnie wynika mniejsza ilość ofert pracy, że po prostu zapełniają te luki osobami, które już w firmie są, tylko na razie się nudzą.
O ławeczce, znaczy sam nigdy nie byłem na ławeczce tak zwanej, ale ławeczka może się wydawać dobrą rzeczą, jeżeli firma płaci, w sensie dopóki firma płaci przez miesiąc, dwa, trzy za to, że siedzicie, to wydaje się to interesujące, znaczy po prostu jest fajne, ale uwierzcie mi, jeżeli nie jesteście pewni, co właściwie macie robić i czego od was wymagają, czy macie coś robić, czy macie czegoś nie robić, jest cały czas taka niepewność, to jest to duży stres. A stresu nie lubimy, stąd też zresztą moje ograniczenie ilości filmów w tym roku, o którym nawet Greg wspomniał w komentarzu. Tak, to wynika też właśnie z unikania, z odpoczynku, no i też przez to unikania stresu. Jest tu wspomniane, że większość firm IT w Polsce to jest outsourcing. No i mocne wstrzymanie albo anulowanie projektów zewnętrznych. To też myślę, że jest coś, co sam zauważam, to znaczy widzę, że są mniejsze ruchy z firm z innych krajów. I tutaj jest kolejny akapit, który sobie rozwiniemy później, także nie będę się na nim za bardzo skupiał. Chodzi o to, że jest mniej ofert i więcej kandydatów, ale do tego sobie przejdziemy. Tu jest rzecz, która jest, myślę, że dużo bardziej pozytywna. Znaczy, dobra, i tak i nie. Bo tutaj jest mediana zarobków. To znaczy, przedział mediana minimum do mediany maksimum. No i widać, że stabilnie to rośnie. Tylko, że okej, bezwzględne wartości rosną coraz szybciej, można powiedzieć, tak? Bo tu było co 1000, tutaj już jest co 2000, cały czas to 2000. No tylko, że no zobaczcie, że okej, no pensja minimalna tutaj, widać to? Widać to. Pensja minimalna tutaj może i urosła bardziej, ale no ogólnie no to jest w tym momencie przyrost do 10%, więc no 10% no to jest taki po prostu, można powiedzieć, raczej inflacyjny wskaźnik podnoszenia wypłat niż coś, co faktycznie powoduje jakieś, co sugerowałoby jakieś mocne ruchy względem zwiększania faktycznie takich realnych zarobków. Dobra, ale to sobie jeszcze omówimy dokładniej, bo tak naprawdę te pierwsze strony to są takie podsumowania, takie summary tego, co będzie później. Tutaj ktoś z HSBC. Hej, hej, widzę, że kolejne osoby na czacie się wypowiadają, także witam wszystkich. I przypominam tym, którzy dołączyli, bo widzę, że jest coraz więcej osób, że zapis jak najbardziej będzie, więc jeżeli musicie nagle wyjść, musicie przerwać albo nie macie teraz po prostu czasu, bo idziecie spać, żeby oglądać dalej, to myślę, że już jutro będzie to dostępne jako nagranie pod tym samym linkiem. Kolejna sprawa to jest AI. Temat głośny. Ok, tu jest kolejny raport AI na rynku pracy. Nie pamiętam, czy go przerabialiśmy, ale już sobie zapisuję notatkę, żeby się tym tematem w takim razie zająć, bo jeżeli go nie przerabialiśmy, to będzie kolejna okazja, żeby zrobić łatwy content. Czyli no fluff. AI w IT, raport. Dobra, zapisane. Analogowo, jak ze starych czasów w zeszycie. Ale co jest bardzo istotne, tutaj jest wspomniane właśnie to, co też, jeżeli śledzicie trendy w IT, czy ogólnie na rynku, no, powiedzmy bardziej w środowisku programistów, to faktycznie Stack Overflow sam raportował mocne spadki odwiedzin i mocne spadki też kontrybutorów, jeżeli chodzi o treści w poprzednim roku. No i tutaj jakby jest wprost powiedziane, że chodzi o to, że ChatGPT zastąpił w dużym stopniu właśnie Stack Overflow, z którego w sumie trochę albo nawet bardzo mocno bierze content, to znaczy bierze odpowiedzi. Jestem przekonany co do tego, więc po prostu się zamienił trochę w taką wyszukiwarkę treści, które są dostępne gdzie indziej.
I przez to stack mocno stracił. Chociaż, szczerze mówiąc, nadal, mimo że korzystam z tych narzędzi AI, o których zresztą był ostatnio film, tutaj polecam, autoreklama jednego z ostatnich wideo, tam mówiłem w jaki sposób AI wykorzystuję na co dzień, to mimo wszystko wolę Stack Overflow z tego powodu, że tam te dyskusje są też ciekawe, bo czasami ta najlepsza odpowiedź na przykład nie zawsze jest tą, która mnie satysfakcjonuje. Czasami ta druga odpowiedź, a która ma na przykład mniej tych plusików, może mnie bardziej satysfakcjonować, bo na przykład naprowadzi mnie dużo lepiej na rozwiązanie, którego potrzebuję i da jakiś inny kontekst, bo też pamiętajcie, że te najczęściej najlepiej oceniane odpowiedzi, to oznaczają, że po prostu pasują największej ilości osób i najwięcej osób uznało, że są pomocne, a czasami ta druga odpowiedź, która ma na przykład trochę mniej tych plusików, może po prostu jest bardziej specyficzna, jest bardziej kontekstowa, bardziej niszowa, więc to nie znaczy, że jest gorsza, po prostu może też znaczyć, chociaż no to oczywiście nie zawsze, nie musi znaczyć, że jest słabej jakości, może znaczyć po prostu, że jest właśnie bardziej taka mniej ogólna w ten sposób. Więc akurat pod tym względem jestem raczej staromodny i wolę nadal Stack Overflow. I tutaj jest powiedziane, że no prawie że 100%, czyli 97% specjalistów i specjalistek używa AI w jakiejś formie w codziennej pracy. No i ja jestem w tych 97% jak najbardziej, bo Copilot, Copilot Chat, Chat GPT to są rzeczy, których używam i używam ich w pracy. Tu jest zareklamowany właśnie ten raport, więc chyba go jednak przejrzymy. Dobra. Tutaj kolejne nawiązanie do kolejnego raportu. Kurde, to my będziemy... Oj, ale będzie kontenciku do robienia. Także się spodziewajcie już kolejnych raportów. Tu jest kwestia taka, że większość osób chce pracować zdalnie, ale pracodawcy zauważyli, że te biurka kosztowały pieniądze, a się kurzą. Ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy trochę dalej. Dobra, czyli przechodzimy w końcu do czegoś ciekawego, czyli dostępność stanowisk dla specjalistów i specjalistek w IT. To mi się podoba, że na jednej stronie tutaj podsumowali wiele rzeczy, ja to może sobie, teraz będzie wszystko widać, ja to sobie tak powiększę. Niestety w tej przeglądarce PDF-ów w Edge'u nie ma narzędzia łapka, więc mi będzie zaznaczyć te rzeczy, ale trudno, poradzimy sobie. Tak. To będzie mocno rozwinięte w kolejnych punktach, też zaspoileruję, czyli średnia liczba aplikacji na oferty pracy wzrosła 138% rok do roku, czyli względem tak naprawdę 2022. Jest ponad 100% więcej aplikacji na każdą ofertę, średnio. Co tam mamy dalej? O, dobra, to idźmy w ten sposób. Ale 4 razy więcej osób aplikuje na stanowiska frontendowe względem właśnie poprzedniego, czyli 2022. No ale też praktycznie wszystkie takie deweloperskie stanowiska tutaj mają większą konkurencję. I jest połowę mniej ogłoszeń o pracę niż w najlepszym okresie roku 2022. Czyli jest połowę mniej ogłoszeń i nawet 4 razy więcej chętnych na każde ogłoszenie. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jest po prostu 2 razy więcej programistów niż było, no bo jeżeli ogłoszeń jest, czy tam programistów, którzy już zmieniają pracę, skoro jest 2 razy mniej ogłoszeń, ale jest 4 razy więcej na jedno stanowisko frontendowców, no to łatwo policzyć, że tak bezwzględnie, no to jest pewnie 2 razy więcej po prostu frontendowców. Ale właśnie, zarobki idą w górę. Co najmniej 20% rok do roku, no w sumie trochę jak się to łączy z tym wykresem, który był tutaj, bo to nie jest 20%, to jest
Z tego co wiem, 10%, nie? No bo w sensie z 20 tysięcy 10% to jest 2 tysiące, no i jest faktycznie 2 tysiące wzrost. Ciekawe. Co tu dalej mamy? To jest w sumie interesujące, że w 2023 roku pracodawcy częściej chcieli konkretny typ umowy. To znaczy albo wszyscy na B2B, albo wszyscy na łopie, albo wszyscy na zlecenie, albo wszyscy na czarno, nie? Więc jest mniejsza elastyczność i wydaje mi się, że prędzej to było tak, że jeżeli ktoś decydował się na chociaż nie, dobra, to tak myśląc sobie o tych kolejnych punktach, to raczej nie ma chyba takiego wniosku, że raczej to były łopy. Chyba chodzi o to, że po prostu zawiłość różnego typu przepisów spowodowała, że już woleli się pracodawcy dużo częściej po prostu zdecydować na jedno i w jednym temacie księgowość obsługiwać, w jednym temacie obsługiwać kadry i tak dalej. Myślę, że to prędzej z tego mogło wyniknąć. O, i to jest też coś, o czym sobie mocno porozmawiamy, czyli jest mniej ogłoszeń na frontend i backend, ale więcej na właśnie data, game dev, business analysis i AI. Data to już gdzieś tam było wyjaśnione, albo będzie wyjaśnione, w każdym razie już pamiętam, to jest po prostu chyba data analysis, data scientist, jakoś tak, czy data engineering, o tak, to jest chyba to. A game dev, no to jest po prostu game development. Ok, wróćmy znowu do tego. O, dobra. I tutaj jest wprost powiedziane, że taka przeciętna, totalnie jakbyście wzięli wszystkie oferty pracy, to najczęściej występującą ofertą pracy, bo oni chyba tutaj zawsze opierają się raczej o medianę, co jest dobre. Jeżeli ktoś nie kojarzy, jaka jest różnica między medianą a średnią, to polecam sobie przeczytać. Tutaj oni mówią, że takim najpowszechniejszym typem oferty pracy to jest praca dla mida na B2B. Tak, czyli tak jak tu widać na wykresie, dobra, może znowu sobie go przesuniemy. Ponad 50% ofert pracy to jest dla po prostu mid developerów. Dla seniorów jest to prawie 40%. No i dla juniorów to jest tam poniżej 10%. To sobie jeszcze rozwiniemy pewnie w dalszych punktach. Szczerze mówiąc, dziwi mnie taki duży udział seniorów, bo tak naprawdę, mimo że gdzieś tam co jakiś czas wspominam, że raczej firmy chcą większe seniority, no to taki przeciętny projekt raczej wymaga na jednego seniora trzech, czterech tych midów, może jakiegoś juniora do tego, więc nie wiem czemu aż tyle samych seniorów chcą, no ale dobra, chyba że senior to jest taki 4 lata doświadczenia, no to wtedy faktycznie można w ten sposób to traktować. Okej. Co tu mamy? Następny. Następny slajd to jest temat najpopularniejszych obszarów, kategorii. I tutaj jest ważne to, że backend spadł najbardziej, bo spadł o 7 punktów procentowych, ale jest dalej największą kategorią, czyli najwięcej potrzeba backendowców, ale mocno to spadło właśnie o te 7 punktów procentowych. Ale frontend zaliczył tutaj upadek praktycznie na dno, można powiedzieć, bo spadł o 5 punktów procentowych, ale to spowodowało, że spadł z drugiego miejsca na szóste, jeżeli chodzi o ilość ogłoszeń. No i najwięcej właśnie zyskały te wspomniane wcześniej obszary, czyli data, game dev, business analysis i AI. W sumie AI nawet nie zyskało najwięcej z tej czwórki, najwięcej zyskało po prostu pracowanie z danymi.
Jakbym w jakimś momencie źle na przykład przesunął sobie stronę i jakiś mój overlay by zasłaniał jakiś tekst, to dawajcie znać, bo mogę tego nie zauważyć, ale staram się na to zwracać uwagę. Tak, no tutaj jest taki po prostu, można powiedzieć, że bąblowy wykres. On jakąś tam swoją nazwę ma. W każdym razie są kwadraciki, że backend jest duży, frontend jest mały. Testing jest gdzieś tam sobie w środku. W sumie właśnie, testowanie to o, byliśmy. W ten sposób, czekajcie. Testowanie, na testerów jest więcej ogłoszeń niż na frontendowców. Tak samo więcej jest na full stacków niż na samych frontendowców. Na DevOpsów jest więcej niż na frontendowców. I jakieś tam pozostałe rzeczy, no to są pozostałe, więc nas nie obchodzą. Dobra. O, w końcu dochodzimy do fajnych tutaj danych. Cały czas dobrze, ktoś dobrze przygotował ten raport, bo napięcie rośnie, tak? Wyszliśmy od fajnych podsumowań, teraz napięcie rośnie, bo tu są już duże liczby, tu już są poważne setki podawane. Tak, pierwsza sprawa to jest właściwie to, co jest tutaj po prawej stronie, więc może to troszkę przesunę, czyli średnio właśnie na jedną aplikację, na pojedynczą ofertę pracy z 12 aplikacji wzrosło w zeszłym roku do 40, czyli jak wcześniej na jedno stanowisko mieliście 16 rywali, tak teraz macie 39 rywali średnio. No chyba, że jesteście frontendowcami, bo tutaj średnio wyglądają tak, że dla frontu z 24 osób na jedno stanowisko jest ponad 100, bo jest 113. Na mobile tak naprawdę z 7 na 29, więc to jest też spory wzrost. Na backend z 11 na 37, no i na full stacka z 9 na 30. Więc procentowo. Dobra, procentowo dalej frontend ma największy tutaj przyrost, bo to jest właśnie ta czterokrotność, czyli 400%. No ale ogólnie w wielu miejscach to jest właśnie ponad 200% przyrostu. Wróćmy sobie do tego. Co tu mamy? Dobra. Coraz więcej CV wysyłanych. Ok, czyli na o ile tam było, że mamy średnio 113 kandydatów na jedno stanowisko frontendowe, to nie dotyczy juniorów, bo w przypadku juniorów stanowiska dla junior frontend developera to jest no prawie 300. To jest dokładnie 298 aplikacji na jedną ofertę pracy. Dla UI UX designu to jest ponad 200, czyli 238 aplikacji na jedną ofertę pracy. Ale no a dla tych wyżej no też nie jest różowo, ale już nie jest aż tak źle, bo to nawet tam do 90 dochodzi, no ale to są jakieś specyficzne kategorie. Tak, project management i tym podobne. Ale nawet u seniorów to się tutaj pogorszyło w tym sensie, że no jest dużo więcej kandydatów niż było, no tylko wiecie, no tutaj na przykład jeżeli kandydatów było 5, a nagle jest 20, no to jest dalej lepsza sytuacja niż jak było 100, a jest 200, no nie? Więc dobra, tutaj w sumie ten tekst przeczytałem, więc mogę go szybko streścić. Tutaj autor, czyli pan Bartłomiej, mówi o tym, że raczej firmy zaczynają szukać wąskich specjalizacji.
Czyli osoby, które znają się bardzo na bardzo konkretnych rzeczach, na bardzo konkretnych rozwiązaniach, ale jednocześnie pisze o osobach pracujących jako DevOps czy SysOps, a tam raczej to są takie podejścia, w których te specjalizacje są, powinny być jak najszersze, więc trochę to mi tutaj się gryzie. Ja raczej stoję na stanowisku, że prędzej się szuka osób, które są wszechstronne, to znaczy mają szerszy zakres umiejętności. Chociaż dobra, tutaj w innym kontekście, bo ja zakładam, że po prostu programiści. Chociaż nie. Ja zakładam, że programiści powinni raczej też umieć cały ten proces budowy aplikacji ogarnąć, a tutaj pan Bartłomiej twierdzi, że właśnie takich osób się coraz mniej szuka. Ja się nie zgodzę z tym, ale zobaczymy, jak będzie. Ja uważam, że będzie więcej poszukiwanych osób, które właśnie mają taki szeroki zakres umiejętności, jeżeli chodzi o proces budowania i wdrażania aplikacji. A druga strona mówi, że raczej będą osoby bardziej wyspecjalizowane. Dobra, tutaj są. Chwalą się, że mają 100% ofert z widełkami. Tu jest opisane po prostu, jak te dane były zbierane. Tutaj opisują, że dodali w tym roku kategorię architecture do statystyki. Wcześniej jej nie było, dlatego nie będzie porównania do zeszłych lat. I tutaj mogę od razu zdradzić, nie wiem, czy to jest już w tym tekście, ale mogę zdradzić, że architektura wskoczyła w tym roku po raz pierwszy i od razu wskoczyła na topkę zarobków. Także fajnie, że ją wyciągnęli osobno. Nie podbija sztucznie wyniku w innym kategoriom, a moglibyście zaklinać rzeczywistość, ale prawda jest taka, że architekci mało co kodują, więc architekt, .NET developer, architekt z .NET-em, tego .NET-a to rzadko ma czas widzieć faktycznie na tyle, żeby móc mówić, że on jest pełnoprawnym deweloperem. Więc w sumie dobrze, że ta kategoria wyszła jako osobny punkt. Dobra. No i w końcu mamy fajne tabelki, dużo procentów, dużo plusów, minusów, zielonego, czerwonego, wszystko, co nam potrzeba. Dobra, i teraz lecimy sobie od góry. Albo nie, od dołu sobie. Czekajcie, bo tu się rzeczy dzieją. Pójdziemy tak, będziemy mówić po każdej kategorii. Czyli na supporcie. To jest pierwsza tutaj kolumna, to jest minimum, mediana minimum, później jest mediana maksimum. Tak? Dobrze mówię? Tak. I w przypadku supportu, no, te wynagrodzenia po prostu spadły rok do roku, tak? Czyli między 2022 a 2023. No tutaj pewnie narzędzia właśnie chociażby z AI związane na tym, w tym pomogły, ale to dotyczy tylko umów B2B. A w przypadku umowy o pracę, tutaj jest bardzo duży wzrost. Znaczy, okej, okay, dalej są to zarobki mniejsze niż względem B2B, ale no wzrosły. Chociaż pytanie teraz, ile osób na supporcie po prostu pracowało za minimalną i ta minimalna im wzrosła? Bo tak naprawdę trochę to może tak wyglądać, że gdzieś tam oni zawyżyli statystykę, chociaż no skoro mowa o medianie, no to chyba nie, chyba te punkty zostały tutaj wykluczone. Ciekawe, skąd to wygląda, skąd to wynika. Drugi punkt jest w sumie dosyć interesujący, bo pamiętacie, jak mówiłem, że game dev jest jedną z czterech najmocniej rosnących kategorii ofert pracy? No fajnie, że jest, bo płacą im coraz mniej, tak? Czyli rok do roku na B2B minimalne zarobki, których mediana wynosi na B2B właśnie 12 tysięcy netto, spadły o prawie 20%, to znaczy o 17%, maksimum spadło o prawie 5%,
No i na umowie o pracę jest niewiele lepiej. Nawet przy maksimum jest jeszcze gorzej. A na przy minimum to jest też ponad 7%. Więc no zatrudniają więcej, ale płacą mniej, nie? Czyli w sumie to jest ten trend, o którym była mowa jeszcze właśnie parę lat temu i te widzę, że trochę się toczy dyskusja w komentarzach, czyli im więcej, czyli firmy chcą dużo pracowników, ale ci pracownicy dostają coraz mniej pieniędzy. Co ciekawe, UX UI designer, minimalna pensja tych osób na B2B, znaczy pensja, no wynagrodzenie na B2B wzrosło o prawie 25%, czyli jest prawie 15 tysięcy netto B2B, a maksymalna, mediana maksimum wzrosła o ponad 17%. Więc ciekawe, jakby tutaj jest bardzo duża konkurencja i w sumie, dobra, ofert pracy ilość zmalała, ale jeżeli już ktoś przejdzie ten etap tej ciężkiej rekrutacji, to widzę, że może liczyć na całkiem niezłe zarobki. Osobiście znam parę UI UX designerów, są to bardzo fajne osoby i to, co robią, faktycznie zasługuje na to, żeby im dawać podwyżki. Serio. Ta praca, którą wykonują, często jest bardzo taka frustrująca i wymagająca wielu długich przemyśleń i dyskusji. No niestety na UOP-ie to spadło strasznie, czyli jeżeli już ktoś, kogoś zatrudniają na umowę, da się zatrudnić na umowę o pracę, to nie dość, że to minimum, ta mediana minimum nie przekracza nawet 10 tysięcy, to maksimum jest mniejsze niż minimum na B2B. Czyli pracując za mniej więcej maksymalną stawkę na umowie pracy, i tak zarobicie dużo mniej niż minimum na B2B w kontekście UX-a. Chociaż tutaj może być tak, bo tu nie ma podziału na doświadczonych i niedoświadczonych, więc może być tak, że po prostu ci doświadczeni są na B2B, oni zawyżają te stawki, a właśnie juniorzy są w tej części. Głównie, tak? Kolejne kategorie. Ja to nie chcę tutaj tego przedłużać, więc może przejdźmy sobie do takich kategorii stricte związanych z developmentem. Chociaż jeszcze ten analityk biznesowy. No też jego zarobki rosną. No tak 20 tysięcy około można netto na B2B sobie wygarnąć. Scrum Masterzy. Dalej kupę kasy ciągną. Tak, tutaj mamy. Kurde, jakby to był Excel. Scrum Masterzy sobie dalej kupę kasy ciągną. Frontendowcy, o dziwo, właśnie mimo, że jest takie straszna posucha, jeżeli chodzi o oferty pracy, to jak już są, to można liczyć na 20% wzrost minimalnej. To jest mediana minimalnej, to jest 18 tysięcy na B2B, 25 na mediana maksimum. A w przypadku umowy o pracę też nie jest źle, bo ta mediana minimum to jest prawie 15 tysięcy i to jest wzrost o 24%. No i maksimum też 20 tysięcy, także całkiem nieźle. Tutaj kolejne punkty, co mamy. Embedded, tutaj się nie wypowiem, więc pomijam. Full stack jest wyżej minimalnie od frontendowca, więc pytanie, gdzie chcą, gdzie się łatwiej dostać. No, na frontend się dużo trudniej dostać, z tego co tam widzieliśmy, więc tak naprawdę te same pieniądze wymagają jeszcze nauki backend. No, to wszystko jest porównywalne. W sensie z tej całej trójki backend, full stack, frontend, najlepiej backend jednak, przez to, że full stack zarobi mniej niż backendowiec, tak? I przyrosty tej minimalnej chociażby są mniejsze, a ma więcej roboty, nie? Bo jeszcze musi frontend ogarniać, a tej backendowiec może sobie ogarniać tylko backend i zarabia przez to więcej, że ogarnia mniej technologii. No i to są dwie kategorie, w których minimalna na UOP-ie bardzo mocno wzrosła. Ale może to wynikać właśnie z tego, że po prostu duża część pracodawców przeniosła pracowników z B2B na
Znaczy, czy oferty pracy przeniosła z B2B na UOPA i tam może przez to podskoczyły te oferty. No i najwyżej. Tam mamy, wyżej mamy DevOpsów, najwyżej mamy architektów. No tutaj nie dziwią te wysokie minimalne. Wysokie wartości w medianie minimalnych minimum widełek, które są podawane, bo u architektów nie ma juniora, nie? W sensie tutaj są sami seniorzy. Tutaj to jest tylko oferta, to są tylko dla oferty dla seniorów. Tutaj nie ma czegoś takiego, że masz junior architekta. Znaczy, dobra, jeżeli ktoś się spotkał z junior architektem, chyba nie o to chodzi, nie? Tu raczej są tylko seniorzy, którzy idą wyżej, więc no tak naprawdę to jest realne pokazanie, że to są zarobki seniorów, bo w tych poprzednich wpisach to też były osoby z mniejszym doświadczeniem po prostu. Tak samo osoby od data, no też raczej tam idą osoby bardziej doświadczone, bo pewnie mało kto wybiera od razu karierę data scientista. Raczej na początek się bawi w development, jest tym juniorem deweloperem i później w te data przechodzi, więc też raczej się takich osób przede wszystkim szuka. Ale DevOpsi też do góry. Także ogólnie, no tak jak było tam wspomniane, zarobki idą wszędzie do góry. I to jest plus. To jest duży plus. Tak, tutaj granica 30 tysięcy została przekroczona. Medianie, nie? No bo tam pojedyncze oferty to już dawno przebijały 30 tysięcy, ale tu chodzi o medianę, czyli tak naprawdę największą ilość ofert, tak można powiedzieć, w danej kwocie. Czyli te maksymalne widełki najczęściej się zamykały właśnie gdzieś w okolicach 32 tysięcy dla architekta i na UOP-ie to jest 27 tysięcy. Jak sobie widzimy, o tutaj w tym miejscu. No i najwięcej właśnie, jeżeli chodzi o górne limity tych widełek zarobków, no to właśnie UX, testowanie, administrator systemu. No i tu frontend się jeszcze załapał w pierwszą piątkę. Dobra. I tu kolejny wykres, który chciałem powiedzieć, że trochę nawiązuje do jakiegoś poprzedniego raportu, ale nie kojarzę, żeby faktycznie był jakimś mógł nawiązać do któregoś z raportów, który przeglądaliśmy, więc sobie po prostu mówmy. Tutaj chodzi o to, które technologie, czy które słowa, powiedzmy, związane z technologią w ofertach pracy się pojawiają najczęściej. I myślę, że to nie jest duże zaskoczenie, że najczęściej to jest SQL i tego SQL-a coraz częściej wymagają. Czyli 20% ogłoszeń o pracę dla osób z IT wymaga znajomości SQL-a. Więc przede wszystkim się uczycie SQL-a, później się uczycie swojego języka programowania. JavaScript bardzo mocno spadł z 17% do 13%, ale to... No dobra, chciałem powiedzieć, że to wynika z TypeScriptu, ale TypeScript też spadł. TypeScript spadł z 10 na niecałe 9. Więc no coraz mniej właśnie z JavaScriptem i TypeScriptem osób potrzeba, no co się łączy z tym, co mówiliśmy na początku, tak? Czyli z tym, że na frontend jest mniej ogłoszeń, ale właśnie dla data scientistów, czy ogólnie data analysis jest więcej ogłoszeń, no i Python tutaj faktycznie rośnie z 13, z prawie niecałych 14 na prawie 16%. No i Java jest tutaj częściej wybierana. Wydaje mi się, że to połączenie Java plus SQL to może być taki zestaw dla wielu projektów legacy. Więc też pewnie właśnie może być tak, że częściej firmy potrzebują osób do utrzymania jakichś systemów, bo jednak z tego co wiem, to deweloperzy Java jak są w nowym projekcie, to wolą wybrać jakąś technologię naokoło w JVM-ie niż samą Javę,
Więc tutaj myślę, że po prostu też to utrzymanie bardziej wzrosło i przez to więcej takich osób trzeba. No to może wynikać na przykład, to może się łączyć z tym, że na przykład soft już nie jest tak chętnie przepisywany, bo koszty ograniczamy, więc wolimy utrzymać to, co było i zrobić to. I to jakoś podtrzymywać właśnie przy życiu, tak jak mówię, niż pisać nowe rzeczy, więc te rzeczy takie typowo od wielu, wielu lat używane są na topce i chyba mogą powoli wracać do łask. Niestety .NET spadł i faktycznie też na przykład u nas w pracy bardzo dawno nie widziałem oferty dla .NET dewelopera. To co mamy, to zwykle pokrywamy osobami, które siedzą na ławce. Więc no, faktycznie jest mniej tych ofert na dotnetowców. Ale tutaj mam nadzieję, że to widać. Mam nadzieję, że to się mocno zmieni po tym, jak ludzie zaczną używać dotneta 8 i po tym, jak Microsoft go mocno promuje, bo on wyszedł w listopadzie, więc też nie mieli jeszcze dużo okazji zacząć w tym pracować, więc może coś się tutaj ruszy. Zobaczymy. Dalej mamy tabelkę z podziałem zarobków na technologię. I tutaj pozwólcie, że, bo ten stream już trwa, no trwa ile trwa, prawie godzinę, to pozwólmy sobie to mocno skrócić, czyli no największy przyrost minimalny to jest w Javie, TypeScriptie i SQL-u. Jak tam nasz ulubiony .NET? No, okej. To sobie może troszkę przybliżymy. Zarobki do .NET-a minimalne wzrosły od 16, maksymalne od 12,5 na B2B, no i w sumie na UOP niewielka różnica, bo 18 i 17,6. W TypeScriptie też na minimalna wartość też o 25% urosła. Także bardzo fajnie. Najmniejszy przyrost maksymalnych zarobków jest w Reakcie, czyli już jakby ten sufit został osiągnięty. To, co można tutaj powiedzieć o tym, to że znaczy takie coś mi sugeruje właśnie, że w Reakcie już ten sufit zarobków, który jest aktualnie, został osiągnięty i raczej firmy niechętnie chcą go przebijać. To znaczy uważają, że nie warto tych 20 tysięcy z hakiem przekraczać dla reaktowców. I ten wzrost o 5%, no to tak naprawdę nie jest nawet podwyżka inflacyjna. Tak, bo zwykle w korpo 10% to jest taki standardzik, a tutaj nawet zmieniając pracę nie dostaniecie takiej, możecie nie dostać takiej podwyżki, bo te mediany nie wzrosły aż tak bardzo. No i tak samo, znaczy HTML, no nie wiem, to się po prostu łączy z innymi kategoriami, więc HTML to jest po prostu chyba średnia wszystkich, nie? W sensie masz ogłoszenie na .NET, na full stack dewelopera, frontendowca i tam jeszcze kogoś, no i zawsze masz HTML, więc tutaj się zaliczył, więc tak naprawdę i PHPowiec, i .NET-owiec, i Javowiec, i JavaScriptowiec podbija tą stawkę dla HTML-a. Także to zignorujmy. Dalej mamy znowu wynagrodzenie według kategorii, więc idziemy sobie dalej, a ja za ten czas przypomnę, że można zostawić jeszcze łapkę w górę pod tym live'em, będzie mi bardzo miło, można też subskrybować kanał, jeżeli ktoś tego nie robi i można też pisać na czacie, bo jak skończymy ten raporcik, to przejdę do czatu i będziemy sobie omawiać tematy, które tam się pojawiły. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to ja na nie odpowiem później, bo teraz chcę, żebyśmy sobie sprawnie przez ten raport przeszli, bo nie jesteśmy nawet w połowie, więc chyba trzeba troszkę przyspieszyć. Ale tak jak mówiłem, te ostatnie strony to już może być taki wypełniacz bardziej, tam ciekawostka, więc tam myślę, że pójdzie szybciej. Dobra. Oferty pracy i konkurencja, jeżeli chodzi o backend. Co tu mamy? Tutaj już trochę tego nie czytałem, więc się razem możemy zapoznać. 2/3 mniej ofert ogłoszeń w kategorii backendu niż rok wcześniej.
i średnio 3 razy więcej chętnych na jedno stanowisko niż rok wcześniej. Co w sumie ciekawe, tylko niecałe 30% ogłoszeń dla backendowców wymaga znajomości Gita. Czy to już jest takie oczywiste, że już nawet tego nie wpisują, czy po prostu dalej nie korzysta się z Gita w pracy? Ale prawie 20% już Dockera, czyli prędzej chcą, żebyście umieli skonteneryzować aplikację, niż wrzucić kod do repozytorium. No, to znaczy trochę żartuję, ale no, tak by można z tego odczytać wprost, ale no, po prostu zakładam, że wymaganie Gita już jest tak oczywiste, że nawet tego w ogłoszeniach nie wpisują, a ten raport bazuje na ogłoszeniach, które się pojawiają, więc jeżeli ktoś nie zaznaczył tej kategorii, no to oczywiście jej tutaj nie będzie. Co nam mówi ten tutaj wykresik po... po prawej stronie. Dobra. Średnia ilość aplikacji. Już tego nie przesunę bardziej, no to tak szybko. Dla backendowców no to średnia była z 11 na 37 kandydatów na jedno miejsce. Dla juniorów to było z 33 na 106, z mida 7 na 32 i dla seniora z 6 na 23. No, jakby ja żyłem w czasach, kiedy to 6 to był standard. więc jakby teraz 23 średnio kandydatów na jedno stanowisko w seniorskich kategoriach, no to jest strasznie dużo. Nie no, co ja gadam, to 6 to było w przypadku mida, może nawet czasem juniora. Na seniora to trzeba było prosić, żeby ktokolwiek przyszedł na rozmowę. Pamiętam sytuację, kiedy się zdarzało, że po prostu nie mieliśmy rekrutacji, bo nie było chętnych na jakieś stanowisko seniorskie, więc no, to tak to wygląda. A to było parę lat temu. Tutaj wynagrodzenie. No, zielono, czyli do góry, czyli dobrze, tak? Widzicie, zielone na wykresach jest dobrze. Zielone w tabelce, dobrze. Najwięcej zyskują... Dobra, zwiększyło się maksymalne wynagrodzenie dla juniorów, także fajnie. A, właśnie, to jest to, co... Dobra, to ja pamiętam już te wykresy, znaczy te tabelki. Bo pamiętacie, jak mówiłem, że... Znaczy, mówiłem, było w raporcie, że najbardziej powszechną ofertą pracy jest oferta dla mida na B2B. No to zobaczcie, kto na jakich stanowiskach to te wynagrodzenia minimalne i maksymalne praktycznie wzrosły. No dla mida, nie? W sensie to maksimum stanęło w miejscu. To jest ten maksymalny poziom, który pracodawcy chcą płacić. No bo te plus 3% to dosłownie 0,0 na UOP-ie, no to znaczy, że właśnie ten dla mida ten limit został osiągnięty, więc albo robicie, godzicie się na dużo dobra, praktycznie połowę pensji, ale mniejsza odpowiedzialność, idziecie na juniora, tylko że tam ciężko się dostać, albo właśnie musicie szybko wskakiwać na seniora. I jeżeli chodzi o wskakiwanie na seniora, no to myślę, że jakiś kursik jeszcze tam się uda zrobić. Planuję cały czas w tym temacie, ale może w końcu się uda. Albo po prostu nagram jakieś wideo na ten temat. W sumie czemu nie? Może te 10 zł z reklam się mi wystarczy. W każdym razie no tutaj widać, że z mida najmocniej trzeba uciekać, bo tutaj się już te wynagrodzenia mocno zatrzymały, więc polecam mocno się rozwijać w tym kontekście. Żeby pytajcie w pracy, co musicie zrobić, żeby wejść na stanowisko seniorskie, bo o ile zarobki łatwiej zwiększyć przechodząc z firmy do firmy, to stanowisko łatwiej zwiększyć będąc w jednej firmie. Tak to zwykle wygląda. Dobra, dalej mamy full stacków. I tutaj, jeżeli chodzi o ilość kandydatów, to jest praktycznie to samo, co albo... Nie, to jest dosłownie to samo, co na backendowca, czyli po prostu te same osoby. W sumie ma to sens, nie? Bo jeżeli jesteś full stackiem,
No to aplikujesz sobie na full stacka i na backendowca. To w sumie nawet powinno być więcej, ale jest dosłownie to samo. Tych ofert się ilość nie zmniejszyła. Znaczy nie zmieniła mocno. Tutaj piszą, że dla full stacków jest mniej więcej tyle samo, co było ofert. Więc trochę się zastanawiam, dlaczego był wniosek tam, że full stacków raczej firmy nie szukają. No według mnie właśnie szukają, najczęściej będą szukać full stacków. Jeżeli już ktoś po prostu chce być deweloperem. Dobra. No i tutaj już jest, to już jest grubo, bo okej, te wynagrodzenia są praktycznie takie same jak dla backendowca, ale na mida w tym wypadku, no już totalnie, jakby limit osiągnięty, nie? W sensie mid full stack po zmianie pracy już nie dostanie więcej, to już jest max, co można wyciągnąć. Na B2B też też niewiele się dzieje, więc tak, więc albo po prostu spłaciliście już kredyt i wracacie sobie na stanowisko juniorskie, albo szybko uciekać na seniorów, bo z midów już wycisnęli wszystko, co chcieli. I chcą wyciskać jak najwięcej, tak? W sumie od pozycji mid dewelopera możemy sobie zrobić osobne wideo, więc też sobie zapisuję. Będzie wideo na ten temat. Jak jakąś analizę przygotuję. Dobra, bo już się bałem, że skończyli na tych dwóch kategoriach, ale to jest po prostu przerwa. Na reklamę. DevOpsi mnie nie interesują. Za mało czasu mamy. Dobra, to jest fajny punkt. Na DevOpsów jest za mało ofert na juniorów, praktycznie nie ma, więc nawet nie ma tego w tabelce. DevOpsi to są tylko seniorzy. DevOpsów szukają tylko seniorów, nie? W testowaniu w sumie procentowo tak ilość kandydatów się nie zwiększyła, bo było bardzo dużo, na juniorów było bardzo dużo wcześniej, ale to wynika z tego, że przynajmniej ja pamiętam taki okres, kiedy w sumie do tej pory chyba takie przekonanie jest, że najłatwiej wejść do IT przez bycie testerem. I to jest właśnie tutaj ładnie pokazane. O, mogę nawet zhighlightować, tak? To jest efekt właśnie tego mówienia, że najłatwiej do IT wejść przez testowanie. I dlatego tutaj no po prostu zawsze było dużo kandydatów na junior QA-ów. I stąd aż procentowo aż tak dużej zmiany tutaj nie ma. Na midów i seniorów to myślę, że jest taki standard, znaczy porównywalny z innymi obszarami ten wzrost. Jeśli chodzi o zarobki, no to tu jest grubo. Juniorzy zarabiają jeszcze mniej niż zarabiali i to właśnie, to wydaje mi się, że się łączy z tym, co mówiłem, tak? Czyli nabrali tyle tych, znaczy tylu juniorom czy osobom początkującym namawiali, że najłatwiej to przez QA się dostać, tak? Tyle się zgłosiło, że już mają tak dużo juniorów, że po prostu za każdą kasę ludzie chcą pracować, byleby się do tego IT wbić i to jest właśnie efekt tego, tak? Czyli na juniorów junior QA-owie, junior testerzy no tracą. A niestety większość z tych osób po prostu jest tak, oni po prostu chcą wejść do IT, chcą tą pierwszą pracę znaleźć, więc też umiejętności, tak jak tutaj też James może trochę wspomniał na czacie, tych umiejętności może nie bardzo mają. Oni po prostu chcą złapać cokolwiek i później już pójdzie jakoś z górki może, nie? Więc są w stanie pracować no praktycznie za minimalną. 5000 brutto w tym momencie, no to się zbliża już powoli do płacy minimalnej. Byle tylko w to wejść. Ale za to, jeżeli ktoś jest senior testerem, no to tutaj już kaska leci dobra. Także
Jak już ktoś jest dobrym, wykształconym, w sensie doświadczonym QA-owcem, QA specjalistą, testerem, no to już kaska dobra i tutaj płacą coraz więcej rok do roku. Dobra, reklama. Data. Tutaj sobie szybko rzucimy okiem. No, przy juniorach wszędzie dużo. Przy seniorach nie ma aż takiego wzrostu, ale dalej jest. I co tutaj piszą? Przede wszystkim SQL. Faktycznie, jakby też mamy w projekcie osoby od analizy danych i tam przede wszystkim one znają SQL-a i Pythona. Także faktycznie tak to wygląda. No i Azure'a więcej chcą, ale to myślę, ten wymagania Azure'a wynika z tego, że Azure ostatnio fajne, całkiem sporo fajnych usług tam wprowadził, więc te wszystkie, to wszystko, co się zawiera w Azure Cognitive Services, to myślę, że tutaj też jest po prostu wymagane w ramach tej działalności. Więc polecam, jeżeli zastanawiacie się, co robić, to spróbujcie się pobawić właśnie Azure Cognitive Services. Na learnmicrosoft.com jest nawet jakiś tam cały zestaw kursów do tego. Są różne właśnie jakieś przetwarzania danych, przetwarzania obrazów, tym podobne szmery, bajery. Wynagrodzenia. No tutaj na juniorów tak naprawdę spadło. W sumie nie jestem w stanie powiedzieć, skąd to wynika, czy był jakiś duży przepływ ludzi na przykład z jakichś branż, znaczy z jakichś obszarów typu matematyka, fizyka i tym podobne, właśnie do analizy danych, czy tam z finansów, czy gdziekolwiek. I dlatego to spadło, bo chcą znowu wejść do IT za cokolwiek, także nie wiem. Ale bardzo mocno zastanawiające jest dla mnie co innego, że pensje seniorów tak nie wzrosły. Bo jednak w tym momencie ludzie od data to jest hot towar, nie? I według mnie tutaj seniorom to powinno to rosnąć mocno, ale ewidentnie widać, no tutaj max to jest 30 tysięcy na B2B. No trochę już jest ten limit, nie? Znaczy to już jest taki sufit. Więc widać tutaj, że te 30 to jest taki sufit płac w IT. Pat pisze, że się spóźnił i szkoda, że było o dewach. Spokojnie, zapis będzie, przypominam. Także jak najbardziej można to sobie później obejrzeć. Jest też dostępne cofanie cały czas tego live'a, więc jak najbardziej można sobie cofnąć, obejrzeć nawet na przyspieszeniu jakiś fragment i wrócić do nas tutaj na czat. Do dobrej zabawy. I nasz frontendzik teraz. Nasz frontendzik. No właśnie. Ilość ofert spadła z 11 do 6. Średnia liczba aplikacji z 24 na 113. No i na juniora jak zawsze było dużo. Tak, na teraz to już jest średnio, znaczy średnio? No tam tak, średnia liczba aplikacji, czyli średnio 300 osób na jedną ofertę. Czyli macie jedną na 300, jedną 300 szans na to, że się dostaniecie, więc tutaj dosłownie każdy dodatkowy element, który zwiększa wasze prawdopodobieństwo jest ważny. Bo tu już myślę, że się liczą naprawdę detale i naprawdę topka może jedynie liczyć faktycznie na bycie gdzieś tam szybciej przepychana przez tą kolejkę. No ale na midów i seniorów też widać, że to mocno poszło do góry. No co niestety właśnie pokazuje, że to nie tylko, nie jest tak, że dużo juniorów przyszło do frontendu, tylko ogólnie ta gałąź programowania mocno spadła, to znaczy mocno tutaj spadło zapotrzebowanie na takie osoby. A jednocześnie to jest też tak, że właśnie to jest to niedopasowanie powiedzmy rynku szkoleniowego. I w tym zawieram zarówno uczelnie, jak i jakieś prywatne szkoły, jakieś kursy, które są przygotowane i tak dalej. Tutaj ewidentnie widać niedopasowanie, czy też spóźnienie oferty tego obszaru szkoleniowego względem oczekiwań, tak? Czyli jak było potrzeba dużo frontendowców, to ich brakowało. Szkoły zaczęły otwierać dużo kursów w tym temacie. Naprodukowały dużo frontendowców, tylko że to trwa czas, to trwa rok, dwa. No nawet niech pół roku trwa, ale już ten trend się tak mocno przesunął,
że ci wszyscy, którzy wyszli, teraz tutaj siedzą i już nie mają co robić i nie ma co z nimi robić, a też, bo nawet ci bardziej doświadczeni z tego wypadli i nawet oni, tam gdzieś było napisane wcześniej, że aplikują na te niższe stanowiska, tak? Czyli już doszło do tego, że na przykład we frontendzie seniorzy aplikują na mida tylko po to, żeby coś złapać. No i wynagrodzenie. Tutaj jak widać, juniorom jak płacili mało, tak płacą mało. Tak naprawdę niewiele więcej niż QA-om. Chociaż na B2B więcej mocno wzrosło, więc widocznie gdzieś tam sporo osób przeszło na to B2B. Seniorom bardzo mocno wzrosły, znaczy relatywnie mocno wzrosły wynagrodzenia, więc tak tutaj troszkę można pośmieszkować, że po prostu w końcu firmy zauważyły, że frontend to jest nie tylko robienie npm install i radosne klepanie kolejnych formatek, tylko też to trzeba utrzymać. I tak już całkiem poważnie mówiąc, wydaje mi się, że to pokazuje, że właśnie firmy już wolą firmy wolą wziąć nawet mniej osób, ale dużo mocniej doświadczonych, zapłacić im więcej po to, żeby nie było za bardzo smrodu na tym frontendzie, bo to jednak jest coś, co bardzo, no, to jest pierwsze, co widzi użytkownik, więc takie moje jest przypuszczenie, że to może z tego wynikać, że firmy wolą postawić teraz więcej pieniędzy na teoretycznie większą jakość, czy też większą pewność tej jakości, niż po prostu iść w ilość i ilość naklepanych formatek i widoków i komponentów. Inne specjalizacje. Co jest tu dość ciekawego? To nas nie interesuje. Support mnie też nie interesuje. Project management. A też mnie nie interesuje. AI i game dev. Tutaj szybkie rzucenie okiem. Na juniorów nie ma ofert. Senior. Game devowcy tracą. A w sumie AI-owcy też tracą jako seniorzy. Lepiej być akurat tym midem. Nie mieć aż tak dużo odpowiedzialności. Mobile security. Tutaj mogłoby być ciekawe, ale nie mam za bardzo zdania, czy tam wiedzy na ten temat. No i architektura, no to tak jak mówiłem, architektura jest pierwszy raz w tym zestawieniu, więc nie ma tych procencików, więc nie wiemy, czy jest dobrze, czy źle, bo nie ma czerwonego i zielonego. Jakby było zielone, to by było wiadomo, że idziemy w architekturę. Jakby było czerwone, to by było wiadomo, że uciekamy. BI z jakiegoś powodu mocno spadł. Ciekawi mnie to, bo właśnie to są takie obszary, które teraz są bardzo hot i powinny być promowane, więc powinno się, dobra, inaczej, powinno się promować dobre osoby właśnie tym, że może zwiększamy wymagania, mamy może mniej ofert, ale płacimy lepiej, a tutaj z jakiegoś powodu jest na odwrót. Project management, czy PM-owie nasi ukochani. No tutaj też na PM-a nie ma ofert juniorskich, no oczywiste. O dziwo na UX designerów nie ma ofert juniorskich. I tu chyba po prostu przeszli wszyscy na, czy firmy promują B2B, bo mocno tutaj poszło do góry względem tego, co spadło w umowach o pracę. No ale tutaj też musiałbym zaprosić może kogoś, jakiegoś kolegę czy koleżankę z pracy, żeby więcej powiedzieli o tym rynku UI UX designerów. Może kiedyś się uda. Bo ja nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Nigdy nie, nawet nie patrzyłem, jakie są wymagania, czy jakie są oferty dla takich osób. Scrum Masterzy, jak zawsze, wyciągają od nas masę pieniędzy. Zawsze, jak zawsze, oszukują firmy na coraz większe zarobki. Więc tutaj wszędzie na zielono, także uczcie się tego Agile'a Scrama. Łatwa kasa. Reklama, reklama. No i powoli zmierzamy do końca na szczęście. Więc myślę, że w półtorej godziny ten raporcik sobie machniemy. Bo teraz jesteśmy przy lokalizacjach.
Dobra, co tu jest? Muszę trochę poczytać. Także teraz macie sekundę, żeby znowu jakieś łapki w górę, jakieś komentarze zostawić. Więc poczytajmy, co tu jest. W ogóle jaki jest tytuł? Przez hybrydę z powrotem do biur. Ale jest znak zapytania na końcu. To jest ważna sprawa. Dobra, rośnie praca hybrydowa, ale dalej najwięcej jest ofert zdalnych, 55%. A jeżeli chodzi o ten znak zapytania, to jest taki, to jest taka, myślę, że już dosyć powszechna wiedza, że jeżeli w tytule jakiegoś artykułu jest pytanie, na które jest odpowiedź tak lub nie, to zwykle odpowiedzią na nie jest nie, tak? Czyli na przykład, dobrym przykładem jest mój tytuł live'a. To jest pora uciekać z IT i to jest pytanie, na które jest odpowiedź nie. Tak samo na wszystkie, chyba za każdym razem, kiedy robiłem takie pytania w tytule, zawsze wiedziałem o tym, żeby robić pytanie, które sugeruje, że może coś być nie tak, ale odpowiedzią na nie jest zawsze nie. To jest taka ciekawostka a propos copywritingu. Dobra, ale przejdźmy sobie do ważnych spraw, czyli tryb pracy w ogłoszeniach. Niebieskie stacjonarna, fioletowa hybrydowa, zdalna to jest to różowe. Więc tak naprawdę pracy stacjonarnej tak naprawdę nie jest więcej, 2,5% więcej względem roku 2022. Właśnie ta hybrydowa mocno wzrosła, bo ponad dwukrotnie. Ale cieszy mnie, że dalej ta praca zdalna się jednak mocno trzyma, mimo tej zapaści tutaj, jeżeli chodzi o ilość ofert pracy, to pracodawcy na szczęście nie poszli w kierunku tego, żeby stawiać takie warunki, że albo przychodzisz do biura, albo nie pracujesz, tylko faktycznie jednak to się utrzymało, ten trend się utrzymał, także co prawda ta ilość spada, ale i tak jest dobrze, że nie poszło to aż tak mocno w dół względem tego, co mogliby robić pracodawcy przez to, jaką mają aktualnie pozycję negocjacyjną, mając właśnie mało miejsc i dużo kandydatów. Bo tu by mogli mocniej poszaleć, chcąc ludzi do biura ściągnąć. Lokalizacje. Kraków troszkę spadł. Szkoda. Warszawa mocno wzrosła, czyli wszyscy się po prostu do Warszawy przenieśli. I może to wynikać po prostu z tego, że firmy się otwierają, że firmy, które były tutaj w innych miastach, po prostu poszły na zdalne mocniej, a w Warszawie, to każdy chce pracować, więc tam częściej już tą lokalizację podawali. Ale jakby tak serio, to do tej części nie mam za bardzo tutaj komentarza. Gdzie jest najwięcej pracy stacjonarnej? Dobra, Kraków jest w pierwszej trójce, bo jest Warszawa prawie 50%, później jest Kraków 28%. To chodzi o pracę stacjonarną, to źle, to nie, to złe, złe wskaźniki, to nie chcę być tutaj. I Wrocław 18%. Dobra, to jeszcze jest w sumie ciekawa tabelka, czyli zarobki względem trybu pracy. I tutaj wynika, że na B2B najlepiej być zdalnie, ale na UOP-ie lepiej być w pracy hybrydowej. Tyle. Po prostu ludzi, którzy chcą mieć stabilną pracę, no w sumie ma to sens, bo tamte przepisy związane z tą pracą zdalną i tak dalej na UOP-ie trochę namieszały, to znaczy nie mówię, że źle, że one są złe, po prostu wprowadziły takie restrykcje czy wymagania, że pracodawcy wolą po prostu, żeby ludzie częściowo przynajmniej pracowali z biura. Tam chyba jak ktoś pracuje 100% zdalnie, to są inne
wytyczne, niż jak ktoś pracuje częściowo hybrydowo, jak ktoś pracuje częściowo z biura, to chyba jest zaliczany do osoby pracującej z biura i okazjonalnie z domu, więc tam nie wszystkie przywileje mu przysługują, jak dla osób pracujących zdalnie, ale to mogą być głupoty, więc to jest do zweryfikowania, ale wydaje mi się, że to może z tego wynikać. Dobra. No i benefity. Jakie najczęściej są benefity? No, niezmiennie prywatna opieka zdrowotna, tak, czyli jakieś tam pakiety medyczne i karta sportowa. No to jest ponad 70%, ale w sumie karta sportowa spadła troszkę. Oj, ktoś tu nie zrobił tego, legendy. No, ludzie siedzą w domu od tych paru lat, no to mniej osób jest chętnych na tą kartę sportową, więc mniej oferują. Dobra, w sumie to jest ciekawe, że benefitem było praca, czy jest praca w małym zespole i to bardzo mocno spadło. To już ludzie, to już nie, pracodawcy nie chcą małych zespołów robić. To już jak pracujecie zdalnie, to pracujecie w 100 osób. Tak? Róbmy od razu zespół 100 osobowy, bo mogę mieć 100 osób w całym kraju. Nie no, w sumie to ciekawe, o co tutaj chodzi. Ubezpieczenie na życie mocno wzrosło. Ma to sens przez to, co się dzieje ostatnio. Ludzie chcą być zabezpieczeni pod tym względem. Wiecie, tam różne sytuacje na świecie i w kraju. Ubezpieczenie, fajna sprawa. Lekcje językowe to praktycznie to samo. W sumie strasznie mało. Jakby akurat jeżeli chodzi o lekcje językowe, to zachęcam firmy, żeby częściej oferowały, bo no, ja słyszę, jak dużo osób ma problem z mówieniem na przykład po angielsku, jako programiści na tych spotkaniach, naprawdę to ciężko idzie, więc to jest benefit, który no, kosztuje w sumie niewiele więcej chyba niż na przykład karta sportowa, a może być bardzo przydatny, więc szkoda, że tak mało firm to oferuje. Imprezy integracyjne. To jest ciekawa sprawa, bo to sugeruje, znaczy wydaje mi się, że to jest fajna opcja, jeżeli pracujesz zdalnie i na przykład firma opłaci ci wyjazd na taką imprezę integracyjną i to jest fajny benefit. Więc to myślę, że jest ok. Fajnie, że to wzrosło, bo to znaczy, że po prostu znaczy to sugeruje właśnie, że osoby pracują częściej zdalnie i po prostu oferują w takiej firmy po prostu możliwość pokrycia kosztów przyjazdu na jakąś imprezkę. Spotkania firmowe jako benefit. No, przemilczę to. Czekajcie. No, to jakoś tak. O. Zepsułem. O. O, tak. Tego nie ma. Nie no, kto oferuje spotkanie firmowe jako benefit? To dajcie znać, co wy teraz to rozumiecie, bo to jest dla mnie strasznie, strasznie dziwna i śmieszna kategoria benefitu. To raczej jest... nie wiem, taki przykry obowiązek. O, i karta lunchowa wzrosła, ale to też mi się trochę wydaje, że... Dobra, nie, to, bo miałem powiedzieć, że to mi się wydaje, że to przez pracę zdalną, ale właśnie wydaje mi się, że ta karta lunchowa to jest taki zachęta do przyjścia do biura, że na przykład to jest karta lunchowa, ale do miejscówki, która jest tylko w biurze. Wiecie, taka kantyna, gdzieś tam jakaś taka restauracja w pobliżu biura, no i dostajesz tą kartę, tam możesz sobie obiadek zjeść za friko, ale no sorry, ale to jak będziesz w biurze, no bo chyba nie będziesz jeździł pół miasta po to, żeby zjeść sobie obiad za 20 zł. Także może to być taka rzecz. Dobra, idźmy dalej. Co tu jeszcze mamy? Dobra, tutaj jest o tym, że
Tutaj jest o tym, że firmy bardzo zachęcają, że mają nowoczesne biura i parkingi i prysznice i playroomy i wszystko, tylko przyjedźcie do biura. Dobra, co tu mamy dalej? O, i nasz sprzęcik, to już chyba końcówka. Większość ma laptopy. 56%. Dobra, inaczej. Tu jest 56% ma laptopy, 46% ma komputery stacjonarne. To na czym pracuje pozostałe 40%? Pracujecie na tabletach, albo na programujecie na tabletach, albo na smartfonach? Ciekawe, jakby gdzie to się podziało, gdzie to się to podziały? Chyba, że tu chodzi o to, że to tylko jeżeli pracodawca zapewnia, ale no w takim razie. Ale to w takim razie mogliby podać kategorię, że na przykład praca na własnym sprzęcie. Albo, znaczy, dobra, to jeszcze można powiedzieć, że to na przykład sumują wszystkie ogłoszenia i te, które nie mają podanego sprzętu, na przykład też się tu zaliczają. Tylko, że to jest takie trochę głupie, bo mogliby napisać, że 40% nie podano. Na szczęście większość dostaje dwa monitory. No tutaj test user pisze, że pewnie wirtualne maszyny, tylko że na czym się trzeba odpalić, więc w takim razie jeżeli dalej mi się to nie podoba, bo jeżeli jedna z opcji to jest nie dostaje żadnego sprzętu, to tu powinna być trzecia kolumna, nie podano, albo nie dostaje sprzętu, albo napisać, że chodzi o tylko sprzęt, który pracodawca zapewnia, w sensie kupuje, daje laptopa czy tam komputer stacjonarny pracownikowi, a tak to po prostu brakuje procentów, więc to samo jest w tych kolejnych, więc jeżeli gdzieś sumują też te ogłoszenia, w których czegoś nie podano, to powinno to być wprost tutaj powiedziane. A w takim razie tego tutaj nie ma. Co ciekawe, no, większość pracuje na Windowsie, ale Linux i Mac są na podobnym poziomie. Tutaj mogę powiedzieć, że u nas w pracy dużo osób, relatywnie dużo osób z .NET-a pracuje na Macu i sobie chwalą. Jest trochę osób, parę osób, które pracują na Linuxie, ale zwykle to są osoby, które najczęściej się rozłączają ze spotkań, bo mi się Teamsy zawiesiły. Ale na Macu koledzy i koleżanki sobie bardzo chwalą pracę z .NET-em. Tak, Riderek do tego i właśnie .NET 7.8 i to fajnie śmiga. No i tyle. Przeszliśmy w końcu cały ten raport. Także ja już wracam do tego widoku. Już sobie tutaj układam wszystko na ekranie i przechodzę do naszego czatu, więc ci, którzy byli tylko na części związanej z raportem, no to dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, ale tutaj już zachęcam do zostania chwilę. Myślę, że nawet do pół godzinki możemy sobie jeszcze posiedzieć. Także zapraszam do pozostania i do zadawania pytań czy tematów na czacie. Sobie teraz możemy po prostu podyskutować, a ja przeczytam w tym czasie to, co już żeście napisali do tej pory. Jeżeli coś do czegoś się mogę odnieść, to jak najbardziej się odniosę. Tak jak mówiłem, tam Greg pisał, że szkoda, że nie ma codziennych odcinków. No ale tak jak mówiłem, właśnie tam gdzieś, czy pisałem, czy mówiłem, no chodzi przede wszystkim o mój taki odpoczynek i pewien spokój wewnętrzny. Może kiedyś wrócę do codziennych odcinków, zobaczymy. Chociaż nie wydaje mi się, że nie sądzę, że nie mając montażysty, który niestety kosztuje, a nie mam też żadnego sponsora tego kanału, a nie chcę wydawać kilkuset czy tysiąca plus złotych miesięcznie na montażystę całkowicie z własnej kieszeni,
to nie sądzę, że wrócę do codziennych odcinków, bo po prostu montaż mi zajmuje najwięcej czasu. Mimo, że już to mocno przyspieszyłem. Tutaj Andrzej pisze, jestem ciekawy, czy AI może okazać się kijem w szprychy dla zaczynających programowanie, bo będą mieli wyprodukować kod i go pokleić. Jakie to będzie miało przełożenie na jakość projektu? Myślę, że już jest, że w sumie miałem nawet odpisać na jakiś komentarz, na jeden z komentarzy, który gdzieś się pojawił pod moim filmem, że właśnie początkujący, juniorzy, osoby mało doświadczone, bardzo często właśnie piszą kod na zasadzie hej czacie GPT, czy tam hej Copilocie, ja potrzebuję taki kod, zrób mi go. I potrafią faktycznie właśnie wkleić kod w konkretne miejsce, tak? Czyli wiedzą, że to jest klasa, a to nie jest klasa, że to trzeba w pliku, a to nie trzeba w pliku, ale przestają coraz mocniej rozumieć właśnie, co robią. No i wystarczy tak naprawdę zastąpić ich kimś innym, kto wpisuje prompty i właściwie niewiele się zmienia, więc to już powoli jest taki kij w szprychy. Więc jeżeli się uczycie programować, jesteście juniorami, to jednak unikajcie tego. To znaczy unikajcie właśnie tego, że Copilot pisze za was kod. Raczej traktujcie go ewentualnie jako takie wsparcie takiego mentora, czyli na przykład pytajcie, ej, czemu ten kod mi nie działa? Nie? Czyli musicie, napiszcie ten kod, ale jeżeli coś będzie nie tak, albo będziecie chcieli rozwinąć jakiś temat, to dopiero wtedy uderzajcie do takiego czata. Bo inaczej no to zostaniecie takimi przeklejaczami kodu. Tutaj test user pisze, że fajnie by było porównać te dane z okresem z początku pandemii, bo tam później zaczęli zatrudniać wszystkich jak leci. No myślę, że tutaj dobrze widać trend na bazie tego, jak wyglądają zwolnienia we wszystkich dużych firmach. Nie wiem, czy śledzicie informacje, ale ogólnie nie ma dużej firmy IT, która nie zrobiła przynajmniej kilkunastoprocentowego cięcia pracowników w ostatnich miesiącach, a nawet w ostatnim miesiącu. To jest po prostu ta korekta. To znaczy, to nie jest tak, że rynek się zapada. To jest raczej ta korekta po 2019. I sądzę, że to jest prędzej wrócenie do stanu mniej więcej sprzed tego okresu, kiedy właśnie zatrudniali wszystkich jak leci, bo wszystko było nagle cyfryzowane. Tutaj też się pojawiały komentarze a propos brania każdego jak leci, nawet bez kwalifikacji. No i to najbardziej widać właśnie w testerach i w junior testerach i junior frontendowcach, bo zauważcie, jak sobie nie wiem, czy śledziliście kiedykolwiek rynek szkoleń, kursów, ofert uczelnianych i tak dalej właśnie. W tym kontekście to są dwa najczęściej obrabiane obszary, więc tam po prostu jakby jak wpisywaliście chcę zostać kimś tam w IT, tak dosłownie jakbyście wpisali pewnie chcę zostać człowiekiem w IT, to pierwsze co to byście mieli albo kursy na testera, albo kurs na frontendowca. Więc tam najbardziej to było widać i faktycznie te dane, które widzieliśmy potwierdzały to, nie? Bo tam nawet wspominałem, że w tych dwóch obszarach widać, że juniorzy tam faktycznie są, szorują nawet od jakichś tam obszarów pensji minimalnej. Także no fakt, jakby wprost widać, jaki jest efekt tego wszystkiego. I teraz, tak jak mówię, no po prostu jest korekta tego, co chyba gdzieś tam się pojawiło nawet dalej.
No właśnie tutaj Jay pisał, że to może oczyścić rynek i chyba ten rynek powoli się czyści. Tutaj w sumie Patryk dobrze pisze, bo pisze, że jest inżynierem produkcji i stara się wejść do IT. I że jest taki lament, że ciężko się dostać, a tak naprawdę po prostu zaczęli czegoś wymagać, nie? I myślę, że to jest właśnie ten trend, że po prostu IT się staje kolejną taką branżą, gdzie to bycie specjalistą coraz więcej znaczy. Że specjalista to nie jest po prostu osoba, która widziała komputer, tylko specjalista to jest osoba, która faktycznie ma tą wiedzę i robi się trochę coś podobnego jak w innych branżach, gdzie no, trochę ten gatekeeping jednak istnieje, ale no, zwyczajnie po prostu chodzi o to, że nie ma, co jest coraz mniej przestrzeni na błędy. Bo zauważcie, że no, na przykład projektując jakąś maszynę, czy projektując most, czy projektując jakieś urządzenie, czy cokolwiek, tam jeżeli popełnicie błąd, no to są duże koszty, nie? I więc tam raczej wymaga się dużej wiedzy, takiej specjalizacji, a w IT bierzesz tam kogoś z ulicy, nie? Tam sobie przeklei kodzik, wypieprzy się to na produkcji, no to naprawimy gdzieś tam po nocy i trochę tak to wyglądało. A teraz zaczyna to po prostu iść w stronę tej potrzeby trzymania pewnego poziomu i patrzenia trochę na ręce tym pracownikom, żeby jednak tą jakość utrzymać. Już ta przestrzeń na to, że możemy się pobawić, zrobić jakieś testy na produkcji, możemy sobie radośnie zmieniać biblioteczki, bo w końcu to ruszy, trochę przestaje mieć rację bytu i firmy zaczynają po prostu patrzeć na to, że takie zabawy są kosztowne, więc chcą jednak tutaj wymagać jak najwięcej. Tutaj Greg pisze, że dostał ofertę na staż junior do Dneta. Ciężka była rekrutacja, ale proponują tylko tysiaka przez 3 miesiące. Czy warto? Jeżeli jesteś w stanie znaczy, okej. Rozumiem, że to tysiak miesięcznie, a nie za 3 miesiące, bo za 3 miesiące to urząd pracy płaci więcej. Więc to już jest zrzygnięcie na kasę. Ale jeżeli jesteś w stanie się utrzymać, to znaczy w sensie jakoś przetrwać te 3 miesiące, to wydaje mi się, że warto. Nie wiesz, nie chcę tutaj ci układać życia i kariery, nie? Ale akurat staż wydaje mi się bardzo fajnym startem. To znaczy, jest taki gładki i firmy raczej inwestując przez te 3 miesiące w jakiegoś stażystę, no jednak zakładają, że on zostanie, bo zwyczajnie już im się nie opłaca brać stażystów po to, żeby po 3 miesiące uciekli, bo to jest zbyt drogie. Sama rekrutacja stażystów też już kosztuje, tak jak każda inna rekrutacja. Więc myślę, że jeżeli komuś się uda dostać na staż, to jest to fajny start i warto z tego korzystać, jeżeli tylko jest taka opcja. No nie? Bo jeżeli tam będziesz przymierać głodem i mieszkać pod mostem, no to może nie warto, nie? Ale jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to ja bym powiedział, że jest to fajny start, na pewno fajniejszy niż pchanie się na juniora. Bo oczekiwania są dużo niższe, to znaczy oni zakładają wprost, że ty się uczysz, a z drugiej strony powoli budujesz sobie to doświadczenie i raczej masz w miarę dużą pewność, że cię zostawią, bo im się nie opłaca cię porzucać po 3 miesiącach, nie? Bo za dużo już włożyli energii w to. Co myślę o lead code? Używam, używałem? Nie, nie używałem. Lead code to jest ta platforma do testów, nie? Nie. Nie.
Nie używałem, nie korzystałem z Lead Code. Szczerze mówiąc. Jay pisze, że u nich w pół roku starzyści mieli napisać apkę frontendową z czatem GPT. Nie wyszło im, więc kolega mi napisał ją w 2 tygodnie. To jest trochę dziwne podejście. To znaczy, spotkałem się z tym, że na stażu są faktycznie takie aplikacje, znaczy takie projekty właśnie dla stażystów, ale one powinny być z założenia. Znaczy, od stażysty nie powinno się nigdy wymagać, że napisze kod produkcyjny. Raczej, że będzie podpatrywał, jak inni to robią. I spotykałem się z tym, że stażyści dostawali jakiś projekt, nie, do zrobienia, dostawali mentora, ale raczej było założenie takie, że ten projekt idzie pewnie po tym stażu do śmieci i miał im po prostu pokazać ten cały proces budowania aplikacji i być takim playgroundem do nauki i do rozwijania swoich umiejętności pod okiem kogoś doświadczonego, a nie także, że robią coś, co później ma być faktycznie używane. Tym bardziej, jeżeli zostali zostawieni głównie samym sobie. Tak, to i Andrzej, i Jacek piszą a propos właśnie osób, które nie mają co wpisać do CV, no to jest myślę, że najcięższy, najtrudniejszy okres w tym, najtrudniejszy etap kariery w tym momencie. Zbieram jeszcze informacje, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, bo ostatnio też trochę wypadłem z obiegu, jeżeli chodzi o oferty dla juniorów, co chyba powtarzam co jakiś czas. Ale no jakby po danych tutaj, po tym raporcie widzicie, że jest to jednak najtrudniejszy moment. Tu jeszcze test user napisał, że to a propos tego, że firmy zaczynają mocniej ograniczać takie możliwości zabawy, to że firma nie chce tracić reputacji. No tak, właśnie to też o to chodzi, że teraz stracenie reputacji tym, że zrobi się jakiś średniej jakości soft jest dużo łatwiejsze i dużo boleśniejsze niż kiedyś. Więc, bo jeżeli ktoś był wcześniej jedynym dostawcą jakiegoś softu, no to nawet jak ktoś skaszanił, no to raczej nie było alternatywy, nie? I każdy dziękował za to, że w ogóle to kiedyś zadziała, a teraz konkurencja jest dosłownie na każdym kroku, więc ta utrata reputacji jest bardzo bolesna. Tutaj Greg jeszcze napisał, że na stażu mu oferują program pod okiem mentora i potem szansę na juniora. No to właśnie jest trochę to, o czym mówiłem, nie? Że na stażu raczej chcą cię nauczyć i jeżeli będziesz rokował, to znaczy po prostu będziesz się faktycznie przykładał do tego, co robisz i wykażesz zaangażowanie i zdobywanie wiedzy, to cię zostawią. To jest trochę to, co mówiłem, nie? Że robisz jakiś może projekcik, coś tego typu pod okiem osoby doświadczonej, no i patrzą, czy sobie radzisz. O, jak będziesz odbyć zdalnie, to spoko, chociaż szczerze mówiąc, jakbym był stażystą, to chyba wolałbym na miejscu, bo wtedy mogę cały czas pacać po ramieniu tego mentora i pytać go o wszystko, każdą pierdołę, a poza tym jak się siedzi naprzeciwko siebie przy biurku, to wtedy też ta osoba dużo szybciej zobaczy, że na przykład się z czymś męczysz, mimo że o tym nie mówisz, a więc też szybciej zareaguje, ale no zdalnie no to nie ukrywajmy, jest po prostu wygodniej. A no, jeżeli jest to firma z UK, no to czy tam mentor z innego miejsca w Polsce, to tak, no to faktycznie. No to fajna opcja. Rzadko też się zdarzają staże zdalne. To w sumie możesz się kiedyś pochwalić, jak poszło. Także daj znać.
Tutaj Pat też pisze, że ma 1,5 roku doświadczenia i ma co wpisać do CV i też jest ciężko i że rok temu było łatwiej przymienić w EXPie. No, niestety, jakby 1,5 roku doświadczenia to dalej mimo wszystko jest ten etap raczej juniorski, gdzieś tam między juniorem a bardzo początkującym midem, więc no tutaj ciężko mi coś odpowiedzieć dokładnie, no bo faktycznie no jest trudno. I nie mam w tym momencie porady, tak szczerze mówiąc. I patrząc na te dane, coraz mniej czuję, że jestem w stanie jakieś konkretne porady tutaj dać. Ale chętnie wrócę do tego tematu, jak się lepiej przygotuję. Sorry. Także tak to wygląda. Tak, tutaj w sumie fajnie Andrzej podsumował to, jak kiedyś wyglądało właśnie działanie firmy IT, że praktycznie mogłeś być skamerem, który działa na granicy oszustwa, a i tak po prostu ludzie ci dziękowali, przychodzili na kolanach, że soft dostarczyłeś, a teraz ciężko nawet się przebić z ofertą spośród ilości firm i projektów, które powstają. Gdzie uciekać z IT? Budowlanka. Nie no, tam. Dobra, tam zawsze jest kryzys, nie? Ale jacyś tacy fachowcy bardziej manualni. W sensie, wiecie, jakiś hydraulik tego typu. Tak mogę powiedzieć, w sumie przez to, że znam osoby, które pracują w tych branżach, to branża związana z. To już całkiem na serio. Branża związana z produkcją, czyli na przykład obsługa maszyn, programowanie maszyn, tych sterowanych cyfrowo do produkcji różnych rzeczy, to jest mega. To jest duża nisza, ale też mega poszukiwany zawód. Mega poszukiwany zawód, tylko że tam trzeba, po pierwsze, jest dużo wiedzy potrzebna, drugie jest duża odpowiedzialność, bo tam pomylicie jednostkę i nagle wam na przykład jakieś ramię za setki tysięcy złotych się rozpadnie, bo pieprznie w materiał, na którym pracuje. Nie? No PLC na przykład, ale też no nie wiem, czy wszystko się Czy wszystko się programuje w PLC? Chodzi ogólnie o różne maszyny CNC, no nie? Więc nie pamiętam dokładnie, czy to jest tylko PLC, czy inne tego typu rzeczy. W każdym razie wszystkie takie rzeczy związane z produkcją, z obsługą maszyn, to jest coś w tym momencie pożądanego, bo brakuje po prostu osób do tego. No albo kłaść papę na dachu, tak jak tutaj test user napisał. Jeszcze wrócę do pytania Greku. Czy miałbym jakieś rady a propos zaplusowania na stażu. Mogę powiedzieć, że na pewno sporo pytaj, to znaczy wykazuj takie zainteresowanie, zaangażowanie, dopytuj. No wiadomo, żeby nie być męczącym, nie? W sensie nie spamować non-stop, ale jak nie jesteś czegoś pewien, albo zobaczysz, że jest jakiś temat, który nie wiesz o co chodzi, ale w sumie to chciałbyś się dowiedzieć, to pytaj, tak? Od razu, nie czekaj na to, aż ktoś ci powie, czy tam możesz coś zapytać, tylko dopytaj, najwyżej powiedzą ci, że to nie jest temat dla ciebie i tyle. Więc ogólnie bym powiedział, że takie nieudawanie kozaka, że wszystko potrafisz zrobić, tylko takie bycie po prostu zainteresowanym tematem, nie? Czyli faktycznie takie aktywne dopytywanie, ale też, a jeżeli ktoś ci mówi, że coś można zrobić lepiej, albo żebyś może poszukał innego rozwiązania, czy coś tego typu, to się nie obrażać i nie wchodzić w kosę z taką osobą, tylko po prostu starać się dowiedzieć, o co jej dokładnie chodzi, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, i ewentualnie skorygować swoje rzeczy. Są takie rzeczy, na które warto zwracać
Które na pewno plusują, bo szczerze mówiąc, akurat zbyt wielu stażystów ani nie rekrutowałem, ani nie prowadziłem, ale najgorszy typ stażysty, który z tym się spotkałem, to byli tacy stażyści, którzy dostawali jakieś zadanie, tam nie wiem, nauczy czegoś, zrób coś i tak dalej. Siedzieli na przykład 2 tygodnie i ty po 2 tygodniach ich pytałeś, o co chodzi, bo za każdym razem mówili, że no, okej, tutaj sobie jeszcze czytam, czytam, czytam. I później się okazywało, że w sumie to oni utknęli na samym początku. Tylko w żaden sposób o tym nie powiedzieli. I tak, zgadzam się, że od razu, że to jest też złe podejście, jeżeli chodzi o osobę prowadzącą, mentorującą. Ale no nie zawsze po prostu jest czas, nie? Czasami ten stażysta trafi akurat na gorący okres i czasami go trzeba zostawić tak, znaczy tak naturalnie się go zostawi chwilę samemu sobie i po prostu, żeby nie przesiedzieć. Nie przesiedzieć i nie czekać aż na zbawienie, tylko jeżeli coś nie działa, coś nie wiesz, coś czujesz, że chcesz się dowiedzieć, to być takim aktywnym. A jak będziesz pracował z ludźmi z zagranicy, to super. Takie doświadczenie w rozmowach po angielsku jest super, super rzeczą. I ja żałuję, że dosyć późno w sumie zacząłem w tego typu środowisku się obracać. Bo i na studiach, i w pierwszej pracy była tylko lokalna społeczność, że tak powiem. Tylko lokalna społeczność, dopiero w drugiej pracy, czy tam w trzeciej, jeżeli staż liczymy, miałem okazję pracować z ludźmi z zagranicy. Mieć kontakt, o, w ten sposób może. A teraz jak mocniej pracuję. Znaczy, bardziej pracuję bezpośrednio z osobami z zagranicy, to też widzę różne podejście do pracy jako takiej, nie? Na przykład do takiego podejścia, na przykład do kwestii czasu pracy, godzin pracy, przejmowania się rzeczami, bo widzę też, że znaczy takie pracowanie z osobami z innych krajów trochę też daje czasem poczucie, że nie zawsze trzeba się ze wszystkim aż tak śpieszyć i nie wszystko jest aż tak pilne. Ważniejsze jest to, żeby się w dłuższym terminie dobrze czuć. Więc też w sumie to są takie rzeczy, których nie zawsze w samym polskim środowisku można się nauczyć, bo mam wrażenie, że często sami. Jakby mam wrażenie czasami, że po prostu pracując tylko z Polakami, sami się nakręcamy na to, że jest do bani, a później się okazuje, że w sumie to luz i nic się nie stało i git, lecimy dalej z projektem, nie? Jak tam się ktoś dołączy z innego kraju, na przykład od klienta. Dobra. Akurat dojechałem do końca tutaj czatu, więc jeśli coś jeszcze chcecie zadać jakieś pytanie albo jakiś temat poruszyć, to zapraszam. I oczywiście przypominam o łapkach w górę, subskrypcjach kanału, zostawianiu komentarzy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście też możecie patrzeć w linki w opisie, bo tam też są różne rzeczy, które mogą być interesujące przede wszystkim dla mnie. Greku pyta, jak idzie tworzenie kursu? Całkiem nieźle. To znaczy, powoli, ale stabilnie, tak powiedział. Po prostu sobie wyznaczyłem, że. Bo problem jest taki, że często czuję, że nie mam czasu. To znaczy, jestem osobą, która ma problem z planowaniem. I przez to na przykład przez parę dni, czy nawet tygodni potrafiłem nic nie ruszyć z jakimś tematem, więc sobie przyjąłem, że 15 minut codziennie to znajdę, nie? Więc po prostu rano jak wstaję, pierwsze co robię tam po ogarnięciu się, to nie siadam do pracy jako takiej, tylko siadam do pracy nad kursem, więc dzięki temu on idzie całkiem sprawnie do przodu. I tak mogę powiedzieć, że jestem w sumie w połowie przygotowania materiałów do tej części pierwszej, czyli pomysł i architektura, więc mogę tutaj w sumie zdradzić dla tych, którzy wytrwali prawie 2 godziny, że ten mój kursik, który robię, będzie podzielony na 3 etapy, czyli
przygotowanie, projekt, tak? Drugi etap to będzie implementacja i trzeci etap będzie wdrożenie i utrzymanie. I ten pierwszy etap, czyli właśnie takie przygotowanie, pomysł i przygotowanie, mam już no, w połowie myślę, że przerobione, więc sądzę, że niedługo będzie więcej informacji. Bo jak treść przygotuję, to później będzie kwestia jakiś grafik, no i nagrania tego. Także tak to wygląda. Więc jeżeli ktoś nie wiedział, no to szykuję właśnie taki kurs od pomysłu do wdrożenia projektu. Także zapraszam do śledzenia sociali, do subskrypcji kanału, bo też dzięki temu nie umknie wam informacji o tym. No, możecie też dołączyć do newslettera. Jak wejdziecie na mojego bloga, to tam jest zapis na newsletter. I jeżeli coś się pojawi w temacie kursu, to na pewno też osobom z newslettera będę tym dawał znać. A poza tym tak mniej więcej co tydzień, no a chyba, że były święta, to bardziej co dwa tygodnie wysyłam maila z różnymi swoimi przemyśleniami wokół IT. Już tam parę dziesięć osób jest, także grupa się zbiera. No i zapraszam na Discorda. Ostatnio przekroczyliśmy 300 osób, 300 członków, więc jest nas coraz więcej. No i tam też można sobie pogadać na poważniejsze i mniej poważne tematy. Także też link jest w opisie. Teraz zauważyłem, to jest butelka, którą dostałem z pracy, nie pamiętam za co. Teraz zauważyłem, że ma na niej w ogóle logo firmy. Hasło reklamowe. Więc nawet jakbym chciał, to nie robię product placementu, bo nie ma tej nazwy firmy, która mi dała tą butelkę. Łukasz pyta a propos oceny uczelni, na którą poszedłem, wracając na studia. No taka typowa uczelnia na zasadzie, jak opłacasz w terminie faktury, to w terminie masz zaliczenia. Chociaż faktycznie teraz powtarzam parę przedmiotów. Będę powtarzał semestr, ale to wynika z tego, że po prostu miałem taki czas, kiedy z mojej winy powiedzmy parę rzeczy odłożyłem, zawaliłem i akurat to jest, można powiedzieć, plus pójścia na studia później, że masz już pewne priorytet ustalony w życiu, więc nie ma takiej presji na to, że wszystko trzeba od razu, na teraz i już, więc jak nie miałem przestrzeni na robienie pewnych zadań, zajęć, to po prostu je sobie odłożyłem w czasie. Uczelnia nie wybija się jakoś powyżej. Tragiczne też nie jest. No, przynajmniej ludzie są mili w miarę. Pat pyta, czy uważam, że warto się kształcić powyżej inżyniera. Jako programista? No, niekoniecznie. Chociaż, dobra, inaczej. Niedawno bym powiedział, że niekoniecznie, ale jak ktoś jest na Discordzie, to widział moje przemyślenia z dzisiaj, że chyba powoli zaczynam zmieniać to zdanie i wydaje mi się, że to może mieć jakieś znaczenie przy rekrutacji. Nie wiem, tak strzelam, ale nadal nie jest to aż tak istotne. Ten inżynier jest spoko, bo pokazuje pewien sposób, znaczy szans na to, że macie pewien sposób myślenia. Wyżej to już są takie rzeczy bardziej związane z teorią i takie bardziej naukowe. Ale jeżeli ktoś idzie w tematy data i AI, to myślę, że tam nawet i doktorat jest dużym plusem. Chociaż rzeczywiście praktyka jest najważniejsza. To jeszcze Jay napisał, że poleca kraje skandynawskie, jeśli chodzi o pracę zdalną. Tak, no jeżeli chodzi o pracę w ogóle, to myślę, że ich podejście do spokoju życia może być
może być szokiem dla niektórych, bo akurat pracowałem w projekcie dla firmy z Finlandii. I tam na przykład było tak, że wakacje były po to, żeby wakacjować, więc praktycznie firma się w okresie lipiec-sierpień zamykała wręcz, bo myślę, że dobre 80% ludzi nie było przez przynajmniej miesiąc, a byli też tacy, co po prostu brali 2 miesiące wolne. No i tyle. No i robota będzie, nie? Kiedy jest robiona. Na razie mamy przerwę. To są wakacje. I nikt się nie przejmował tym, jakaś praca musi poczekać, bo od tego mają dostępne wolne, żeby z niego korzystać. I bardzo chętnie z niego korzystali i wszystkie święta, wszystkie jakieś przerwy bardzo chętnie wykorzystywali. I też lubili akurat mocno mocno konkretnie podchodzić do tematu pewnych ustaleń, więc sobie spokojnie, długo dyskutowali na różne tematy po to, żeby zamknąć jakąś dyskusję, a niekoniecznie się śpieszyć, dlatego że coś musi być na już. Tutaj Greku pyta, o jakiej uczelni mówię. A może nie będę reklamował. Nie sądzę, że zasługują na to, żeby o nich wspominać, no ale też nie mam złego zdania na ten temat. Jestem neutralny, więc wolę też nie mówić. W każdym razie jest to jedna z prywatnych uczelni w Krakowie. Jeśli ktoś siedzi w socialach mediach przez ostatnie 2 dni, to mógł tą uczelnię, nazwę tej uczelni, o to będzie zagadka, mógł nazwę tej uczelni zobaczyć w kontekście pewnego polityka, który chciał zorganizować spotkanie, ale jednak nie zorganizuje tam spotkania. Przez temat, no między innymi przez temat, który chciał poruszać w wynajętej sali. No, także kto wie, to wie. Pozdro dla kumatych, ale uznałem, że nie będę tutaj nazwami rzucał. Chociaż widziałem, to taka ciekawostka, może ta osoba nawet tutaj gdzieś jest albo ogląda, że któryś z moich filmów skomentował jeden z prowadzących zajęcia, u którego miałem właśnie zajęcia, więc oglądają też. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, że ja tam jestem, że ja to ja, ale taka ciekawostka, że prowadzący też się trafił. Dobra, dobijamy do 2 godzin, także myślę, że ostatnia szansa na jakieś wasze pytania i na tych 2 godzinach sobie skończymy. Także teraz rzutem na taśmę, jak rzucajcie się na pisanie tych pytań, jak po prostu juniorzy na oferty pracy. I tutaj Greku widzę, że aktywnie cały czas działa. Właśnie to jest ta proaktywność, nie? Wykorzystujesz każdą okazję. Pyta, czy studia są bułką z masłem po takim doświadczeniu, czy jednak jakiś opór. Myślę, że są raczej prostą sprawą, przynajmniej znaczy w tym wypadku, nie? Bo na tej uczelni akurat jest dużo takich praktycznych rzeczy, bardzo mało zakuwania, więc no, robię te zadanka i tyle. I też akceptuję pewne rzeczy, akceptuję to, że czasami się z czymś nie zgadzam, ale whatever, nie? W sensie, co mi to zmieni, że się nie zgodzę? Tyle, że będę się bardziej denerwował. Prowadzący chce coś od nas, jakiś sposób wykonania czegoś, no to po prostu biorę to i robię. A nie mam z tym większych problemów, no bo to jest kwestia tylko tego, czy znajdę czas. Tutaj jest pytanie, czy myślę, że rynek się poprawi w najbliższych tygodniach lub miesiącach? Oj, nie sądzę. Znaczy, w tygodniach na pewno nie. Zmiany na rynku to są raczej kwestie, no, minimum miesięcy,
W praktyce pewnie raczej rok, dwa. Myślę, że tak naprawdę jakąś poprawę albo inaczej, jakąś zmianę zobaczymy najwcześniej gdzieś w przyszłym roku i to niekoniecznie na początku. Myślę, że dużym tutaj ważnym okresem może być moment końca roku, październik, listopad, bo to jest też moment, kiedy właśnie dużo stażystów zostaje po pracy i to jest też taki moment, kiedy dużo osób zmienia tą pracę, więc sądzę, że wtedy dopiero będzie widać jakieś pierwsze tutaj ruchy w tym roku. A czy moje podejście do magistra się zmienia? Nie, dalej nie planuję nic w tym temacie. W tym momencie robię inżyniera i na tym na razie planuję zostać. Dobra. Okej. Okay. 2 godziny streama mam już na liczniku, więc teraz ostatnie pytanie. Super. Łukasz, rzutem na taśmę zdążył. Czy można startując na staż w temacie DevOps się wyróżnić w rekrutacji, twoim zdaniem? Oj, tutaj ciężkie pytanie zadałeś, bo ja kompletnie nigdy nie rekrutowałem nikogo na DevOpsa. I nawet nigdy nie rekrutowałem osoby, która miała być deweloperem z silnymi skillami DevOpsowymi. Więc jak ciężko mi nawet powiedzieć, na co tam się zwraca uwagę. Bo jakby nie, nigdy nie widziałem takiej rozmowy. I nawet nie bardzo patrzyłem, co dokładnie jest wymagane od DevOpsów, tak jako takich. Bo dla deweloperów to my tam wymagamy, wiesz, jakieś tam podstawy do kerka, żeby sobie umiał po ażurze poklikać i tym podobne, i wie, czym jest CI/CD, ale niekoniecznie musi wszystkie te rzeczy typu Terraformy i tak dalej ogarniać, co tam teraz się używa. Także tak to wygląda, więc no niestety tutaj nie bardzo pomogę. Ale myślę sobie teraz, bo dobra, to mówisz o stażu, nie? Więc raczej takie rzeczy nie super zaawansowane, ale wiem, że w podcaście Pato Architekci co jakiś czas wspominają o różnych raportach i poszukaj sobie, bo wydaje mi się, że albo pod koniec roku, albo na początku roku wspominali o jakimś raporcie właśnie związanych z DevOps. Więc może sobie przejrzyj, bo tam chyba też było mówione o trendach. Może nawet poszukam. Bo myślę, że zapoznanie się z takimi nowościami, które się czy takimi trendami w DevOpsowaniu mogą być fajnym plusem. Dobra. No nie, to by trzeba pewnie poszukać w opisach. W opisach. A nie, jest, dobra. To już wrzucam. Wydaje mi się, że to był ten właśnie 91 odcinek. Ale polecam ci ogólnie się z tym zapoznać, bo tam sporo właśnie o DevOpsowych tematach rozmawiałem. Dobra. Także myślę, że na dzisiaj też będzie tyle. Na tym sobie zamkniemy. Jutro będzie kolejny stream. Ale jutro będzie poważny, bo już jutro będziemy patrzeć w kodzik. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych właśnie Dependency Injection i tą biblioteką Microsoftową do Dependency Injection, tym kontenerem do Dependency Injection w dotnecie. Będziemy sobie przeglądać, jak on działa, patrzeć na bebechy na GitHubie.
Więc zachęcam. Godzina pewnie 19, coś tego typu, ale to jeszcze będę dawał znać, także pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Będę też pisał na Discordzie, także tam też zapraszam. No i widzimy się, myślę, że już niebawem, a z niektórymi wręcz jutro. Oczywiście zachęcam do też zostawienia łapek w górę, komentowania, zerkania w linki w opisie, czy ogólnie w opisy moich filmów. No i na dzisiaj życzę Wam miłego wieczoru, także trzymajcie się, powodzenia w rekrutacjach, powodzenia w szukaniu pracy i do zobaczenia następnym razem. Cześć!